Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka z rodziny bociowatych, bocia tygrysia, Synchrosus helodes. To są terytorialne, wesołe, aktywne, energiczne, ruchliwe i zwinne, pasiaste jak tygrys rybki, które wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Boce tygrysie pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują rzeki, jeziora i strumienie z piaszczystym podłożem, gęstą roślinnością, zatopionymi fragmentami drzew i korzeniami w Malezji, Borneo i Sumatrze. W okresie pory deszczowej migrują w górę rzek do mniejszych dopływów i strumieni, gdzie odbywa się targ. Po raz pierwszy gatunek opisał Sao Badzie w 1816 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek, ponieważ są bardzo terytorialne. Boce tygrysie to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. W małych grupach może dojść do sytuacji, w której jedna z ryb będzie chciała podporządkować sobie pozostałe i nie dopuszczać ich do pokarmu. Na jedną rybkę potrzebujemy od 15 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 300 litrów. Warto zaznaczyć, że w mniejszych zbiornikach boce tygrysie mogą być bardzo agresywne, jak do przedstawicieli własnego gatunku, tak i do sąsiadów z akwarium. W akwariach dorastają do 25 cm, płodność osiągają w wieku 13-14 miesięcy, żyją do 10-11 lat. Boce tygrysie mają masywne, wydłużone, cylindryczne, przypominające torpedę, z lukowatym grzbietem i płaskim brzuchem, zielonkawo-brązowe ciało z 10-12 pionowymi żółtymi paskami, biegnącymi do linii bocznej, a pod nią mają szereg wymieszanych, ciemnych, owalnych plamek. Głowa długa, przypominająca głowę ostronosa, z dużymi oczami, otwór gębowy w położeniu dolnym z trzema parami wąsików. Ogon rozwydlony i mocno wcięty. Boce tygrysie często mylone z podobnym gatunkiem Synchrosus hymenophysa. Boce tygrysie mają 10-12 pasków przechylonych w lewo, bez niebieskiej obwódki i bez ciemnej plamki na płetwie grzbietowej, a Synchrosus hymenophysa mają 12-14 pasków obrzeżonych na niebiesko i nachylonych w prawo. Rozróżnienie płci dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców podobnym wieku. Boce tygrysie preferują akwaria z licznymi kryjówkami, korzeniami, grotami, z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią ściskać się w różne szczeliny. Z ozdób w akwarium powinny się znajdować doniczki, rurki PCV, w których często odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Boce lubią wyskakiwać z wody, właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą. Zalecane również w akwarium z bociami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Boce tygrysie są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany parametrów wody, właśnie dlatego nie zaleca się wprowadzać do swego zakładanego zbiornika. Potrzebna filtracja, aeracja wody z tygodniową podmianą do 40-50%. Optymalne parametry wody: temperatura 25-30, pH od 5,5 do 7, GH od 1 do 12. W naturalnym środowisku boce tygrysie odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, mięczakami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią.
chętnie zjadają ślimaki. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Na przykład mrożone dynie, cukinie, sparzone liście salaty, szpinaku lub bruszki itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne i roślinne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Bocze tygrysa nie powinny być trzymane wraz z małymi rybkami i rybkami o wieloniastych pletwach, ponieważ mają tendencję do ich pogryzania. Można ich trzymać wraz z innymi bociami sumokształtnymi, łagodnymi karpiowatymi, pływającymi w tonie. Rozmnażanie. Nie odnotowano udanego rozmnażania w warunkach akwariowych. Obecnie bocze tygrysa rozmnażane w dużych farmach rybnych Azji Południowo-Wschodniej i Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.